Siemaneczko, z tej strony Dominik, a to jest filmik porównujący mapy z gry Battlefield 4 oraz ich odpowiedniki w prawdziwym świecie. Od razu na początku ostrzegam, że pokażę jedynie kilka map, do których zdjęcia były dostępne w internecie. Zaczynając od mapy Siege of Shanghai, widzimy, że DICE czerpało inspirację z samego wyglądu tych drapaczy chmur. Ich ustawienie jednak jest różne ze względu na odpowiednie zbalansowanie stron walczących przeciwko sobie. Gołym okiem można znaleźć kilka podobieństw, jednak patrząc nieco dokładniej, nie będziemy mogli zbyt porównać tych miejsc. Kolejną mapą jest Lankang Dam. Tutaj widać, że DICE bardzo dokładnie odwzorowało Tamę, która w grze ma małą szczelinę. Jest to również część widowiskowego eventu Levolution. Zapewne dodanie dodatkowych budynków oraz wysp na mapie było konieczne. Jednak tutaj można bardzo dokładnie odnaleźć podobieństwa między prawdziwym miejscem, a jego zmodyfikowaną wersją w grze. Przechodząc do następnej mapy, widzimy Hainan Resort, który jest jedynie mniejszą w skali, wersją z życia wziętego. Na zdjęciach możemy dostrzec ten charakterystyczny hotel, który w grze po części się zawala. Oczywiście brakuje tutaj wielu budynków, co mnie trochę smuci, jednak muszę przyznać, że sama mapa w grze jest dosyć płaska i brakuje tam faktycznie kilku budynków, które mogłyby utworzyć dodatkową osłonę przed kamperami z tego głównego, środkowego hotelu. Następną mapą jest Roach Transmission. Tutaj również możemy zauważyć, że DICE bardzo dokładnie odwzorowało to charakterystyczne miejsce turystyczne, jedynie dodając kilka dodatkowych budynków. Niestety, możemy zauważyć, że brak nam roślinności, która znajduje się na zdjęciu. Przyznam szczerze, że taka dżunglowa mapa byłaby bardziej interesująca. Dodatkowo mogli dodać też ubranie z trawy dla snajpera, który w języku angielskim nazywa się Bushwookie. Zmierzając kolejnymi wyspami, lądujemy na popularnej mapie Parcel Storm, która została bardzo mocno zmodyfikowana. Tak naprawdę to każde zdjęcie z wyspą mogło służyć jako inspiracja. Sama wyspa Wake, jak to mówili twórcy, była głównym powodem stworzenia nowej, opartej na podobnych zasadach mapy. Szczerze mówiąc, Parcel Storm jest moim zdaniem lepszy od mapy Wake Island. Ustawienie wysp jest w tym wypadku dosyć ważne, aby snajperzy nie mieli zbyt łatwej roboty w kampieniu na wrogów. Ostatnią, a zarazem jedną z najpodobniejszych do zdjęć map jest Golmat Railway. Jak widać na obrazkach, bardzo łatwo dostrzec tutaj tego niepowtarzalnego krajobrazu, który za sporą dokładnością został zaimportowany do gry. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o realizmie, gdyż mapa odwzorowana 1:1 jak na zdjęciach byłaby po prostu nudna. Oczywistym jest dodanie też tych budynków, jednak ta charakterystyczna kolej stanowi tutaj główny punkt oparcia deweloperów. Dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pozdrawiam i do zobaczenia na polu bitwy.